Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to nie jedyna sytuacja, w której sąd może nałożyć na przedsiębiorcę zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tutaj także o sytuacje, w których dłużnik nie wykonuje swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego. Dla przykładu można tutaj podać ukrywanie dokumentów, nieprzekazywanie dokumentów syndykowi, ukrywanie majątku lub jego niszczenie, a także niewykonywanie poleceń sądu czy też sędziego komisarza w toku postępowania upadłościowego. Skutki orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej są daleko idące. Przedsiębiorca taki nie może prowadzić działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ani w formie spółki cywilnej. Nie może także pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, reprezentanta czy pełnomocnika spółek kapitałowych. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie jest ograniczony w czasie, jednak jego czas trwania może być bardzo dotkliwy. Zgodnie z ustawą może być on nałożony na przedsiębiorcę na czas od roku do 10 lat. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo dotkliwą sankcją dla przedsiębiorcy, dlatego należy podjąć wszelkie możliwe działania, by uniknąć tego typu kary.